Dzień dobry! Dzisiaj będziemy robić super przepis, ale szybki przepis. Jest przepis, co ja mam na lodówce. Patrzcie, co ja mam na lodówce dzisiaj. Ja mam surowa kiełbasa, ser, to jest pecorino, ale może być parmezan o grana padano, tak samo. Koncentratę, tomatę koncentratę, pomidor koncentrato, tymianek, szalot, pikantne, marchewka, czosnek i patrzcie, co mam tu. Mam karczochy. Super, super fajny przepis. Idziemy robić super pasta. Zobaczymy. Zaczynamy od pokrojenia karczochów, które już są obrane i umyte. Jak to się robi? Oglądnijcie mój film. Tu jest video tutorial. I dajemy je do wody z cytryną. Później kroimy cieniutko nasze warzywa. Marchewka, papryczka, zielone sery, szalotka i czosnek. Po czym wyciągamy surową kiełbasę z osłonki. Ta jest hiszpańska kiełbasa. Nazywa się butifarra. We Włoszech mamy salciccia fresca. Teraz będziemy wszystko podsmażać. Oczywiście w dobrym oleju z oliwek. I tu w Hiszpanii mamy super dobry oleju, naprawdę. Dobrze podsmażamy. Mieszamy, aby wypuściły płyny wegetacyjne. Ja dodałem dużo papryczka pikantny, dlatego ja lubię. Ale że wy nie lubicie, możecie dać mniej. Dodajemy świeży tymianek. Jeśli nie macie świeże, możecie używać suszone. Ale pachnie, wow. I teraz możemy dodać nasze kiełbasa. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć, dwadzieścia, sto. I voilà. Teraz kiełbasa musi się podsmażyć. Będąc surowa, jest miękka. Ale pomału, jak się podsmaży, będzie łatwiej ją pokroić. Widzicie? Tak łyżką drewnianą. I zrobi się też jaśniejsza. Dodajemy jeszcze trochę świeży tymianek. O, dobrze mieszamy. Patrzcie, widzicie teraz jaka jest? Teraz widzicie jak łatwo jest pokroić na kawałek? Ale nie zrobimy mały kawałek. Muszą być taką, widzicie? Ja lubię takie, nie za małe. Odsadzamy karczochy z wody z cytryną, ale ich nie płuczemy, bo ich lekko kwaśny smak zrównoważy tłuszcz kiełbasa. Teraz dodajemy dobre białe wino, włączymy mocny ogień, dobrze mieszamy, ponieważ musi wyparować alkohol, i zostanie tylko smak dobrego wina. Jeszcze tylko czarny pieprz. To nie jest żaden tradycyjny przepis. To jest mój własny, sam wymyśliłem. Z tego, co miałem w lodówce. O, widzicie, jak fajny dusi kiełbasa? Teraz dodajemy koncentrat pomidorowy, tylko jedna łyżeczka. I dodajemy trochę wody, już posolonej, która gotuje się na makaron. Widzicie, jak fajnie robi się sosik?
Oczywiście musimy zawsze sprawdzać smak. Czy brakuje soli? Ja szczyptę dodaję. Teraz jedyny składnik, który jest jeszcze trochę twardy, to karczochy. Więc zmniejszamy ogień, aby pomału się dogotowały. W międzyczasie woda wrze, więc wrzucamy spaghetti. Do lepszego duszenia karczochów przykrywamy patelnię. I od czasu do czasu dodajemy trochę wody, aby karczochy się dobrze udusiły. Widzicie? Nie za dużo wody. Troszeczkę. Patrzcie, musi być super wilgotno. Kiedy brakuje 1 minuty do końca ugotowania spaghetti, wyciągamy je bezpośrednio na patelnię. Ale wodę jeszcze nie wyczuzamy, bo jeszcze będziemy potrzebować jej. Teraz wszystko dobrze mieszamy i dodajemy olej oliwki. Oleju. Pamiętajmy, patelnia jest na małym ogniu. I teraz widzicie, dodajemy trochę wody do makaronu. I teraz trochę ser tarte. Wow, smaczne. Ja mam pecorino romano, ale wy możecie używać parmigiano reggiano, grano padano, czyli parmezan, albo jakikolwiek ser tarte. Spaghetti muszą skończyć się gotować, więc dodajemy jeszcze trochę wody i ser. Ale super. To, widzicie, nazywa mantecatura, czyli robimy krem, wodę i ser. Teraz wam pokażę, widzicie? Ten sosik tutaj, patrzcie. Patrzcie, o, to jest sosik od mantecatura. Super dobre. I na talerz układamy ładnie w ten sposób, widzicie? I voilà. I teraz używam też szczypce. Są bardzo przydatne. Zostawię wam w opisie link, gdzie je kupić w Amazon. Ale pachnie, ale będzie dobre. Widzicie? Teraz dekoracja. Świeży rozmarin. Moja papryczka pikantna. Moja żona nie widzę. I teraz kończymy z czarny pieprz. I voilà. Patrz, jakie fajne. Smacznego. Buon appetito. Dobrze. I teraz na trudną część mojej pracy. Ja muszę próbować. Tak, nie jest trudne. Patrzcie, ten kiełbasa surowa. Już nie jest surowa. Teraz jest gotowa. Karczochy. Wow, super. Naprawdę. I co pijemy? Ja już widzę. Ja może myślę, mój teść, że mówi. Ach, tak, teraz piję samo. Tato, ty nie jesteś tutaj na Andaluzji. Musi przyjedzie tutaj i razem będziemy pić. Dobrze? To pijemy wino Merlot. Jest najlepsze z ten przepis. Dobrze, ja ci dam link. Aj, kurczę blady, jak dobre, naprawdę. Jeżeli podobał ci się ten przepis, daj mi like, subskrybujcie na mój kanał i nic. Do widzenia. Następny przepis. Od Andaluzji jest wszystko. Zapytaj do siebie. Cześć!